Środa, zasada numer 3. Tak, wiem, ja to kręcę w poniedziałek. Ale, pomiędzy tymi zasadami dostaniecie ode mnie dwa bonusy. Po pierwsze, nakręcę odcinek na temat tego, jakie jest moje spojrzenie na kryptowaluty. Nie jestem przeciwnikiem kryptowalut, nie jestem inwestorem w kryptowaluty. Podzielę się z wami moimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i moim wielkim żalem, że nie kupiłem Bitcoina wtedy, kiedy był poniżej $1000. Dosłownie kilka lat temu, 3-4 lata temu. No, trudno. I drugi odcinek to są pytania, które często dostaję o Roberta Kiyosakiego. Moje spojrzenie na Roberta Kiyosakiego. Był taki czas, gdzie byłem na szkoleniu Roberta Kiyosakiego w Stanach Zjednoczonych. Był taki czas, gdzie w Szkole Głównej Handlowej organizowałem gry Cashflow i wizytował to też bliski przyjaciel Roberta Kiyosakiego. Był uczestnikiem, tak, może w ten sposób, uświetniał tą obecność i miałem czas zafascynowania książką Biedny ojciec, bogaty ojciec. Więc podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat Roberta Kiyosakiego. A teraz przechodzimy do zasady numer 3. Wtedy, kiedy podałem te zasady, to wiele osób do mnie napisało: ty, słuchaj, ale te 20% to rozumiem, że na przyjemności. No i to jest jedno z największych wyzwań, które wiele osób, być może też ty, ma a propos inwestowania. Jest na rynku wiele książek na temat tego, jak oszczędzać pieniądze. Jak nie wydawać na kawę, to wtedy zaoszczędzisz. No w końcu jedna kawa dziennie 15 zł razy 25 kaw i wychodzi prawie 400 zł. Jak dłużej używać swoich butów, samochodów, jeździć 2 lata dłużej, tak? Bez sensu, absolutnie. W ten sposób nie zarabia się i nie tworzy się majątku. Zasada 20% oznacza, że nie wolno jest ci wydać więcej niż 20% tego, co zarabiasz. 20% idzie na wydatki. Wszystkie wydatki. Wszystkie. A 80% w inwestycji. I teraz wiem, część z was pomyśli, to ja może odkładam 5% tego, co zarabiam. I o to mi chodziło w niszowości tego vloga. Kochani, ja nie mówię wam, jak macie żyć. To jest sprawa każdego z was. Jak ktoś ma ochotę do końca życia, to nie jest nawet kwestia pracować. Ja będę pracował do końca życia, bo uwielbiam to, co robię. A przede wszystkim, nawet może nie tyle uwielbiam, co daje mi to satysfakcję. I to jest ten element, który jest dla mnie najważniejszy. Nieprzyjemność, to nie jest tak, że ta praca daje mi non-stop przyjemność. Mam momenty przyjemności. Ta praca daje mi satysfakcję. Mam poczucie świetnie wykonanej roboty i to jest to coś, po co to robię. Więc pracował będę prawdopodobnie tak długo, jak będę żył. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nie muszę tego robić. Mogę, ale nie muszę. I ponieważ shit happens, no, wszyscy mamy nadzieję, że będziemy żyli w pełnym zdrowiu 100 lat i nic się nie wydarzy, ale gdyby było inaczej, to nie muszę polegać na ZUS-ie. Nie mam nic do ZUS-u. Poza tym, że prawdopodobnie jak masz 20 lat i będziesz odchodził na emeryturę za 70 parę lat, tak, wtedy będzie taki wiek emerytalny. Mając 70 parę lat, tak, czyli za 50 parę lat, to tych pieniędzy może tam nie być, albo być bardzo mało, albo na niewiele one będą wystarczały. No ale tego nie wiemy, a ja nie chciałbym poczekać 50 lat, żeby się przekonać, jak to będzie wyglądało. Więc dzisiaj pracuję po to, żeby mieć dochód pasywny. I teraz, być może ta zasada uzmysłowiła ci, nie że wydajesz za dużo, że zarabiasz za mało. Moja żelazna zasada 20% mówi, że jeżeli chcę wydać więcej, to muszę zarobić więcej. Dlatego, że moje cele, mam 20-letni cel, wiem, gdzie będę za 20 lat, wiem, w jakim kierunku idę, wiem, co muszę zrobić w każdym roku z tych 20 lat. Potem rozbijam ten rok na miesiące i na dni. Dlatego dzisiaj jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli dzisiaj nie zrealizuję swojego celu, odłożę to na jutro, a jutro znowu na jutro, to tak minie mi miesiąc, który odłożę na kolejny miesiąc, a potem miną mi lata, to mi się bardzo nie podoba.
O tym kiedyś Wam opowiem, w jaki sposób wykorzystuję przyjemność i cierpienie do tego, żeby siebie motywować. Kochani, 20% to jest moja zasada, Ty możesz mieć swoją zasadę. Znam kilka osób, które stosują tą zasadę. Znam osobę, która ma dużo bardziej rygorystyczne podejście, żyje na 5%, ale to też się zmienia z czasem. Więc jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Książki w życiu są ważne. Tylko z ludźmi inteligentnymi mam taki problem, że i bardzo często wtedy, kiedy z nimi pracuję, o tym rozmawiamy i to obserwuję, ludzie inteligentni są w stanie wymyślać niesamowite, kreatywne sposoby na unikanie działania. Chciałbym, żebyś z tych naszych spotkań tutaj online zapamiętał kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest na pewno to, że działanie jest ważniejsze od książek. Spotykanie ludzi jest ważniejsze od książek. Wiedza przekazywana z ust do ust jest ważniejsza od książek. Książki są ważne, ale niech to będzie suplement do Twojego rozwoju, a nie... Często tak słyszę. Jeszcze nie przeczytałem wszystkich książek, mam listę 50 książek do przeczytania. Nie, dla mnie jest ważniejszy biznes. Ja mogę nie poczytać dzisiaj książki, ja mogę w tym miesiącu nie przeczytać jednej strony książki, ale muszę wykonać te działania, które przybliżą mnie do mojego celu. I pewnie miałem taki etap, gdzie czytałem jedną książkę tygodniowo i 50 książek rocznie. Taki sobie postawiłem cel, dotrzymałem tego celu. Żeby to było możliwe, poszedłem na kurs szybkiego czytania, potem na kurs szybkiego zapamiętywania. Przydaje się w życiu. Są takie książki, które wolę czytać wolno, natomiast generalnie ta umiejętność skanowania tekstu przydaje się, szybszego zapamiętywania też się przydaje. Co nie zmienia faktu, że zwróćcie uwagę, jeszcze żaden pomnik na świecie nie został postawiony myślicielowi. Pomniki na świecie, nagrody, Nagrodę Nobla daje się za dokonania, nie za przemyślenia w danym temacie. Za stworzenie teorii, ale za stworzenie, a nie przemyślenie nad tą teorią. Daje się te nagrody, stawia się pomniki za dokonania. I Twój cel leży na drodze działania, a nie myślenia, nie analizowania. Pewnie, jak masz 20 kilka lat, chłoń wiedzę ze wszystkich możliwych stron. I na początku to zawsze tak wygląda, że jesteśmy jak młode pelikany, łykamy wszystko, tak? I niesamowite wrażenie robią na nas pewne teorie, bo fajnie brzmią, ale im więcej przeczytasz, im z większą liczbą osób się spotkasz, to wtedy zaczniesz sobie wyrabiać zdanie. Pamiętam, jak studiując jeszcze w Szkole Głównej Handlowej, pojechałem na jakieś takie seminarium dotyczące wtedy tworzącego się całego tego systemu administracji powiatów, gmin, tak? I miałem wystąpienie w Gdańsku, do którego przygotowywałem się i nie bardzo wiedziałem, jak mam napisać ten paper. To miało być po angielsku. I wtedy mój przyjaciel, ćwiczeniowiec Piotr, który pewnie tego nie ogląda, jest teraz profesorem w Wielkiej Brytanii, mówi do mnie, wiesz co, tworzenie takiego paperu wygląda trochę tak, jakbyś sobie wyobraził bibliotekę SGH, ładną bibliotekę, przynajmniej wtedy była ładna, od lat tam nie byłem, gdzie wchodzisz i widzisz wielkie postaci z danego tematu. I na początku to, co robisz, to się przysłuchujesz. Podchodzisz, trochę słuchasz i jeszcze nie stajesz w tym kręgu. Zaczynasz łączyć pewne elementy, zaczynasz rozumieć pewne definicje. Czasem stajesz bliżej po to, żeby lepiej słyszeć, zostać zauważony. Ale mija dużo czasu, nim zabierasz zdanie i masz coś własnego do powiedzenia. I trochę to wygląda tak tutaj. Pewnie, zbieraj wiedzę, oglądaj tyle, ile możesz. Ale też podziel sobie ten dzień, żeby się nie okazało, że spędzasz cały dzień na YouTubie, czy cały dzień czytając książki. Czytanie książek daje fajne, tak jak wyznaczanie celów. Daje fajne poczucie, daje fajne takie zadowolenie, wow, teraz już będę. Nigdzie nie będziesz do czasu, kiedy za wyznaczonymi Twoimi celami nie pójdzie zaraz od razu konkretny krok, zmasowane działanie. Moje przekonanie jest takie, że żadnej decyzji nie podjąłem do czasu, kiedy natychmiast nie idzie za nią działanie. I bardzo często jest tak, że
będąc przekonanym, że coś ma sens, zaczynam natychmiast działać. I pytają pytania, słuchaj, i padają pytania, może powinniśmy to przemyśleć, może powinniśmy inaczej, może dajmy sobie trochę czasu. Po co? Przetestujmy to teraz. Za 2 tygodnie będziemy wiedzieli, czy mam rację. Po co marnować 2 tygodnie na rozważania, myślenia nad tym? Nie, przetestujmy. Za 2 tygodnie, nawet jak się okaże, że miałem rację, to znowu będziemy musieli coś pozmieniać i znowu przetestować. Znowu usprawnić i znowu. I tak cały czas. To jest absolutnie niekończący się proces. 20%. A mam całkiem przyzwoity poziom życia. Nie mam helikoptera, nie mam samolotu. To jest zabawne w Polsce. Gdzie tu latać? Gdzie przepisy ULC-u, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, właściwie są takie, że polatać sobie można między lotniskami, ale czy można dzisiaj używać tak naprawdę helikoptera, mieszkając w Warszawie, do przemieszczania się? Nie. Najszybciej do mojego kochanego Sopotu jadę pociągiem Pendolino i biję to samochód razy 2, nawet poza sezonem. No, poza sezonem może nie. I po to też jest ten vlog, po to są te nasze spotkania. Zacznij myśleć nie nad tym, jak wydawać mniej, bo znowu, ja miałem swój czas, gdzie jeździłem na obozy harcerskie, gdzie już spędziłem setki dni w namiotach, w Bieszczadach. Fajnie, nie chciałbym do tego wracać. Nie mam nic przeciwko, może kiedyś jako rodzaj survivalowego doświadczenia, których miałem długie lata, więc nie czuję takiej potrzeby, mogę to zrobić. Ale wolę 5-gwiazdkowe hotele. Tak jak ktoś gdzieś tam na początku tygodnia zabrał mi część lusterka w Range Roverze, więc teraz jeżdżę starszą X5. I wsiadam do tego samochodu i myślę sobie, właściwie to fajny samochód. Tak? Wiele osób chciałoby jeździć takim samochodem, ale nie ma tego. Przyzwyczajamy się do tych dobrych rzeczy. Te 5-gwiazdkowe hotele też są dla ludzi. Te dobre samochody też są dla ludzi. Ważne tylko, żeby zachować proporcje. I coś, do czego będę Cię namawiał cały czas. Najpierw inwestowanie. Pieniądze same z siebie nie mają żadnej wartości. Te papierowe znaki, których drukuje się dzisiaj na potęgę, wszędzie, to nie jest kwestia tylko domeny Polski, wszystkie kraje Zachodu drukują pieniądze. Tworzą ten tak zwany helicopter money, czyli zrzucają właśnie z helikoptera wszędzie. W COVID-zie jest tego jeszcze więcej. No, czym innym jest KPO, Krajowy Plan Odbudowy każdego z krajów Unii Europejskiej? To jest helikopter money, który zostanie wpompowany do gospodarki. No i część z tych pieniędzy oczywiście przepłynie na rynek mieszkaniowy i będzie to, co obserwujemy teraz w Warszawie, gdzie w ciągu kilku miesięcy cena metra kwadratowego średnia, czyli kłamstwo, wzrosła o 1000 zł. A będzie jeszcze drożej w ujęciu realnym, no bo coraz więcej osób chce kupić nieruchomości. Dzisiaj oferty, które składają klienci kupujący na niektóre mieszkania, gdybym na to popatrzył rok temu, stwierdziłbym, że są absurdalne. Ale dzisiaj uważam, że robią dobrze. Dlaczego? Bo przy takich kosztach remontu, przy takim spadającej wartości papierowego, czy tego na koncie, tak, pieniądza w posiadaniu, jest to świetna lokata i zabezpieczenie przed inflacją. Kochani, tyle na dzisiaj. Będę w kolejnych odcinkach vloga opowiadał Wam o tym, jak zrobić, żeby dojść w te 20%. To nie musi być dzisiaj. Dzisiaj być może tą zasadę stwórz sobie 80-20 i stwórz sobie plan dojścia do 20-80, 10-90, ale jeżeli w większości swoich dochodów nie będziesz reinwestował, no to nie dojdziemy w miejsce, w którym masz dochód pasywny. Dochód pasywny oznacza, że miałeś kapitał, który zainwestowałeś w aktywa, które przynoszą co miesiąc pieniądze, cash flow. Wpływają pieniądze, ta górka na Twoje konto. I to jest też jedno z wyzwań, które mam z amerykańskimi książkami na temat inwestowania w nieruchomości. Kochani, 90% narzędzi finansowych do inwestowania w nieruchomości w Stanach jest nieobecnych w Polsce. Przykład, świetnie sprzedająca się książka Jak inwestować w nieruchomości No money down, zero down, czyli bez wpłaty własnej. Super, pokażcie mi, jak to zrobić w Polsce. Po zrobieniu setek transakcji
mam kilka transakcji, które sfinansował mi sprzedający, czyli to amerykańskie financed by owner. Fajnie, ale jedynym powodem, dla którego sprzedający sfinansował mi na przykład nieruchomość przez 3-4 miesiące w czasie, kiedy ja już robiłem remont, to był powód, w którym data musiała się zmienić poza 1 stycznia po to, żeby minął odpowiedni czas, żeby on nie zapłacił podatku dochodowego albo podatku od spadków wtedy. Więc w Polsce tych narzędzi nie ma. Są niedostępne albo są absolutnie nieopłacalne ekonomicznie. I na to należy bardzo, bardzo uważać. Tak jak na sytuacje, w których mam inwestorów, którzy posiłkują się kredytem i po to, żeby robić flipy, i są tacy, którzy dobrze na tym wychodzą i wiedzą, co robią. I super, pracuję z takimi osobami na przykład w klubie inwestora, ale też są osoby, które robią pierwsze flipy na kredyt. No i tu bym się tego obawiał. Tyle na dzisiaj. Zasada numer 3. Moja zasada numer 3. 20%. 20% to jest maks to, co mogę wydać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To nie znaczy, że z dochodów, które mam, 80% inwestuję. Nie, ja po prostu w większości pieniędzy sobie nie wypłacam z moich spółek. Tak? Wypłacam tyle, ile potrzebuję, a resztę reinwestuję. Bo gdybym je wypłacił najpierw sobie, no to musiałbym zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli nie jest mi to potrzebne i używam wehikułu spółek z o.o., który pewnie po nowym roku okaże się najbardziej trafny i wiele osób z działalności przejdzie, ale jeszcze nie wiemy, jaka będzie ta ostateczna forma. I jeszcze ostatnia rzecz, jak już się dzisiaj rozgadałem, znaczy w ten poniedziałek, który wy oglądacie w środę. Pamiętam kiedyś taką rozmowę po 11 września, po tym czasie, kiedy te samoloty wleciały w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, na Manhattanie, z jednym z moich partnerów w Stanach Zjednoczonych. To był czas, gdzie Departament Stanu chciał zawiesić wizy, zawiesił na pół roku wizy, na których ja realizowałem moje programy wymiany kulturalnej, wymiany studenckiej, a potem po kolei odwieszał to organizacjom w Stanach. I to miał takie fajne powiedzenie. Wtedy, kiedy przychodzi rząd i mówi skacz i rozmawiamy tu o biznesie, to nie pytaj dlaczego, tylko jak wysoko. Jako mikroprzedsiębiorca, ja oczywiście mogę zrobić vloga, on będzie miał setki wyświetleń na temat tego, jak jest źle, jak kiedyś było lepiej, jak teraz wszyscy nas pogrążają i teraz już nic nie ma i tak dalej. Tak, w mojej ocenie ta sytuacja nie idzie w dobrą stronę i mogę to zmienić, czy mogę wpływać na to przy urnie wyborczej, ale nie marnowałbym większości czasu i energii na to, żeby być zgorzkniałym. Biznes jest elastyczny, poradzisz sobie, życie się zmienia, podejście się zmienia. Ja wcale nie mam takiego przekonania, że w poprzednich 20 latach to było niesamowicie i mam wiele zastrzeżeń do prywatyzacji przeprowadzanej przez profesora Balcerowicza, tylko nie zajmuję się tym. Ja prowadzę mikrobiznes, może mały biznes, i 99% czasu fokusuje się na nim, bo od tego zależy dobrostan co najmniej kilkuset osób i ich rodzin, które ze mną współpracują, które dzięki temu, że postawiłem siebie w biznesie jako osobę najważniejszą, prawda jest taka, że jak mnie nie ma, to żadnego poza dwoma biznesami, które mam, które już dzisiaj nie wymagają mojej obecności, nie ma. Nie ma inwestorius i pośrednictwa nieruchomości w ciągu pół roku. Max, i chyba trochę przesadziłem. Tak jak nie ma innych przedsięwzięć, które wymagają codziennie mojej energii. Więc ja decyduję, żeby tą energię wkładać w rozwój moich przedsięwzięć w takich warunkach rynkowych, w jakich obecnie jesteśmy. Tak, taka jest rola organizacji biznesowych. Za to biorą kasę od swoich członków. Taka jest rola innych organizacji po to, żeby pokazywać pewne niekonsekwencje rozwiązań podatkowych, to, że pewne rzeczy po prostu nie służą Polsce, nie służą polskiej gospodarce.
Ale czy ja osobiście, Michał Kołtyś, mam na to wpływ? Żadnego większego. Może jakiś drobny, wyrażając moje opinie tutaj. Natomiast nie chcę tworzyć vloga na temat tego, jak to jest źle, jak teraz wszystko się kończy, jak nam wszystko zabiorą. Ja mam taką świadomość, że negatywne informacje się świetnie sprzedają. 3 mieszkania nie wystarczą, to już teraz padnie, wszystko poradzimy sobie. Poradzimy sobie, radziliśmy sobie, ja przynajmniej przez ostatnie 25 lat, a wyzwania bywały dużo większe niż te, które teraz mamy, czy też te, które rząd nam serwuje po 1 stycznia, chociaż do końca nie wiemy, co to będzie. Pewnie na tym stracę, tak? No ale nie wiem jeszcze ile. Tak? Jestem przekonany, że poradzimy sobie, że znajdziemy rozwiązanie i pamiętajcie, żadne pomysły nie trwają wiecznie. Tyle na dzisiaj, widzimy się już jutro i omawiamy zasadę numer 4.